masz odwagę powiedzieć żono, i stałem tam, gdzie stało domo. Możliwość numer dwa użyczania numeru NAI, czyli numeru identyfikacyjnego obcokrajowca krajowca unijnego i pozaunijnego w Hiszpanii. Ambasada. Możecie się udać do ambasada, do dowolnej ambasady lub konsulatu generalnego Królestwa Hiszpanii, przy czym nie może to być konsulat honorowy. Musi to być albo ambasada, albo konsulat generalny. Udajecie się i tam też można taki numer wyrobić. Opłata jest ta sama jak w urzędzie na policji na terenie Hiszpanii. Czyli niezależnie czy jesteście w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, USA, Szwecji, czy Republice Południowej Afryki, czy dowolnym innym miejscu, z którymi gdzie są ambasady i konsulaty generalne Królestwa Hiszpanii, możecie tam numer NAI wyrobić. Co do tego wam będzie potrzebne? Tak samo jak w przypadku wyrabiania w Hiszpanii na posterunku policji, tak samo będzie wam tutaj potrzebny formularz, wniosek o wydanie numeru NAI, który wypełniacie analogicznie danymi z paszportu. Imię, nazwisko, data urodzenia, kraj i miejsce i miasto urodzenia, numer paszportu, data jego ważności, wasz adres w Hiszpanii, wasz adres korespondencyjny, który może być zarówno w Hiszpanii, jak i poza Hiszpanią, e-mail, numer telefonu. Wypełniacie po prostu ten wniosek. I następnie w ambasadzie Hiszpanii umawiacie się na spotkanie. Musicie wejść na stronę danej ambasady lub konsulatu generalnego i kliknąć Book an Appointment, żeby umówić się na spotkanie. Book an appointment. Umawiacie się na spotkanie i wtedy bierzecie ze sobą wniosek, paszport i idziecie do takiej ambasady. Pobiorą od was opłatę około 10 euro za przeprocesowanie tej aplikacji i na adres korespondencyjny przyjdzie wam wasz numer NAI. To jest druga możliwość, jeżeli nie jesteście w Hiszpanii. Problem jest w tym, że nie wszyscy konsulaty i ambasady Hiszpanii chcą, nazwijmy to, w przyjazny sposób te numery wydawać. Niektóre z nich po prostu bardzo to utrudniają i im się za bardzo nie chce tym zajmować. Wolą, żeby to władze lokalne w Hiszpanii, czyli te komisariaty policji, które są do tego przeznaczone, żeby oni wydawali te numery, bo im jako placówkom dyplomatycznym się po prostu nie chce w to bawić, przesyłać tych dokumentów, żeby to było załatwione. Szkoda, moim zdaniem, ponieważ bardzo wiele osób by skorzystało z tej możliwości i odwiedziło lokalny ambasadę lub konsulat i sobie to za grosze zrobiło, bo opłata 10 euro w porównaniu do tych następnych metod jest naprawdę bardzo, bardzo mała, więc jeżeli ktoś miałby zapłacić powiedzmy 200 euro i długo czekać, to może się opłaca po prostu te pieniądze przeznaczyć na paliwo i dojechać do ambasady lub konsulatu najbliższego i w nim co zrobić. Niestety problem jest w tym, że to, że pojedziecie, że będziecie mieli umówione spotkanie, nie jest gwarancją tego, że sprawę załatwicie. Możecie pójść na umówione spotkanie, zrobić sobie umówić sobie spotkanie, book an appointment na stronie ambasady lub konsulatu generalnego Hiszpanii, pojechać do niego, a wam powiedzą, że sorry, ale z takiego powodu to numery tylko w Hiszpanii się wyrabia, bo oni jedni wydają jako powód wody różne, na przykład pracę, albo otwarcie konta w banku, albo self-employment, no i się może okazać, że ambasada uzna, że nie, to sobie załatwicie, już będziecie na miejscu w Hiszpanii, to tam to sobie załatwicie, bo po prostu im się tego nie chce i to jest ta metoda, która jeszcze kilka lat temu była bardzo skuteczna, bardzo prosta, bardzo skuteczna. Ludzie sobie załatwiali te numery po prostu z wyprzedzeniem. Zanim pojechali, to sobie wszystko sobie to załatwili. Teraz obecnie niestety już tak łatwo nie jest. W zasadzie jedyną metodą są albo zrobić to osobiście w Hiszpanii na posterunku policji, tak jak metoda numer 1, albo skorzystanie z metody numer 3 i 4. Ale o tym za chwilę. Tak więc metoda numer 2, wizyta w ambasadzie Królestwa Hiszpanii. Kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli.